A oto piękna, spokojna, nocna Warszawa. Na zegarach 22:30. Zaczynam trip na południe. Na południu podobno pada śnieg. Dlatego też nieco zmieni się nam krajobraz. Ale mimo wszystko powinno być spokojnie. W końcu noc. Mam przynajmniej taką nadzieję. Znowu jesteśmy na S8, na której, na fragmencie, której w przypadku tych pasów tutaj włączeniowych dla ruchu lokalnego obowiązuje 70 km na godzinę, a tutaj, jak kiedyś już Wam pokazywałem, za tym zakrętem właśnie znajduje się bardzo często patrol drogówki, który sobie suszy i no, jest to owocne, bardzo dobre miejsce dla wielu. Dla wielu rozpędzonych niestety aż tak bardzo niemiłe. A w międzyczasie, słuchajcie, zmieniło się moje saldo punktowe w programie partnerskim Polskiej Policji. Przybyło mi punktów 4. Mogłoby przybyć więcej, gdybym był pyskatym, pretensjonalnym, roszczeniowym kierowcą. A ponieważ byłem miły, dostałem drugą ofertę. Panowie z drogówki, którzy za mną jechali na A1, też jakoś w środku nocy, mieli dwa nagrania. Na jednym jadę 180, a na drugim jadę 160 z groszem. I zapytali się, który pomiar mają przepisać, że tak powiem, na mandat. Niestety nie ma opcji pouczenie, ponieważ coś tam, nieważne. No, w każdym razie taryfa ulgowa 100 zł, 4 punkty karne i... Proszę jechać w prawo. Kurczę, to było jakoś 3 tygodnie temu i chyba nie zapłaciłem w końcu tego mandatu. Będę musiał to nadrobić, bo inaczej oni sami sobie ściągną i sobie doliczą też do tego jakieś odsetki. Nie, fajni, mili panowie policjanci z tego względu, słuchajcie, że zafascynowani też trochę motoryzacją, można było w jakiś milszy sposób z nimi porozmawiać. Sympatyczny taki gościu też, nie wyskoczył na mnie z tak zwaną mordą. Generalnie było dosyć miło, dosyć lekkiej atmosferze, no i dlatego też udało się jakoś wyszarpać ten niższy mandat. No to oczywiście to nie zmienia faktu, że to była w pełni moja wina, a to, że jechałem z taką prędkością, no to kto ogląda więcej moich filmów, wie, że ja mam zasadę, że nie jeżdżę zazwyczaj więcej niż 19 km na godzinę, więcej jak pozwalają przepisy. Po pierwsze z rozsądku, po drugie ze względu na to, że no, tak jak Wam mówiłem, za 19 km na godzinę nadwagi tej licznikowej policja no nic zazwyczaj Wam nie zrobi. To naprawdę w wielu sytuacjach przetestowałem, kiedy wpadałem na suszarki takie oczywiście ręczne, kiedy to też orientowałem się, że mijają mnie panowie policjanci w wektrach i tak dalej, i tak dalej, i nigdy nie przyczepiali się do tego, nigdy nie mieli do mnie żadnego ale. No ale tym razem po prostu przegięłem, no, przegięcie było ewidentne, ale z drugiej strony, słuchajcie, była pusta A1 na odcinku Sośnica Pyrzowice, no po prostu nikogo, no pora mniej więcej taka jak teraz, może nawet, nie, słuchajcie, to było koło północy tak w ogóle. No i panowie policjanci właśnie tak się czaili za mną i wyprzedzili mnie raz i sobie tak myślę, oho, Wektra na katowickich blachach, dwóch panów siedzi z przodu, podejrzane. I wtedy zdjąłem tą nogę ze 180, ustawiłem ten pomad na 159. Potem minęli mnie drugi raz, wyprzedzili mnie drugi raz i potem jak mnie wyprzedzili trzeci raz, to już miałem 100% pewności, że to są oni i tylko czekałem, aż zapalą bomby. No i jak zapalili bomby, no to ja właśnie myślałem, że chodzi im o te 180. Znaczy, no tak naprawdę chodziło im o te 180. I gdybym ja cały czas jechał 160, to zresztą zapytałem się panów tak po prostu z czystej ciekawości. Słuchajcie, gdybym jechał te 160 cały czas, to oczywiście mnie zatrzymali. Powiedzieli, że nie. Że oni... on mi to wytłumaczył. Tu chodzi o
całą tę procedurę administracyjną. Nie ma żadnych oczywiście przepisów prawa, które mówią o tym, że 20 akurat na godzinę nie wolno sankcjonować. Nie. Tu chodzi o to, że oni gdzieś tam mają takie swoje jakieś wewnętrzne ustalenia, przy których mówią, że ścieżka administracyjna w przypadku jednego punktu i tam 50 chyba złotych mandatu, nie ma sensu jej rozpoczynać i w takiej sytuacji mogą pouczyć, tak? Że to jest jeszcze ta granica tego pouczenia, ale żeby was pouczyli, muszą was zatrzymać. Oni nie zatrzymują, no bo oni w tym czasie zatrzymać sobie mogą 10 innych, którzy naprawdę przeginają prędkość, a nie jadą sobie po prostu na delikatnym plusie. I dzisiaj też jadę według tej zasady, że staram się zgodnie z przepisami te plus, minus tam powiedzmy 15 km na godzinę. A ponieważ jest pusto, po drodze nie spodziewam się jakichś niespodzianek oprócz śniegu, kompletnie mi się nie śpieszy, więc po co gnać na złamanie karku, tym bardziej, że coraz większym fanem jestem ekodrivingu w przypadku tego samochodu i dlatego też no, staram się patrzeć po prostu na spalanie 6,4 od wyjazdu. Jak dojedziemy, to też mniej więcej właśnie takie będzie 6,4. Może nawet do 6 się uda zejść. No w każdym razie jadę doskonale, chyba kojarzycie te trasy. Wjeżdżam sobie na gierkówkę. Przez pierwsze bodajże 35-40 km będzie to zwykła droga dwujezdniowa poza terenem zabudowanym, czyli do stówki. A nieco dalej będziemy mogli sobie jechać aż 120 zgodnie z przepisami ekspresową S8 standardowo do jedynki, jedynką do Częstochowy, za Częstochową, 50 km za Częstochową, 50 km za Częstochową, wjedziemy sobie w A1, z A1 na A4 i ja będę już na miejscu. Szacowany czas podróży 3 godziny przy normalnych, zwykłych warunkach drogowych, kiedy nic się nie dzieje. W przypadku jakiejś komplikacji czasami może być to nawet, mogą być to czasami nawet 4 godziny. Bezpiecznym założeniem jest zawsze 3,5, ale zazwyczaj w okolicach 3 godzin udawało mi się ten odcinek pokonać. Jak widzicie, trasa mija. Jesteśmy już za Warszawą kilkanaście kilometrów. I tak sobie jadę właśnie drogą numer 8, Gierkówką w międzyczasie, zastanawiając się, słuchajcie, nad jedną rzeczą dotyczącą soczewek korekcyjnych, konkretnie szkieł kontaktowych. Kupiłem teraz w weekend sobie soczewki, bo postanowiłem się z nimi przeprosić i na przykład w weekendy, kiedy dosyć aktywnie spędzam czas na basenie, na siłowni, żeby mi po prostu było wygodniej. Dzisiaj testowo też jadę bez okularów, jadę sobie w soczewkach. No i właśnie, pytanie. Zatrzymuje mnie policja, widzą w moim prawie jazdy kod informujący o tym, że mogę poruszać się pojazdami i mogę prowadzić pojazdy mechaniczne wyłącznie przy zastosowaniu okularów korekcyjnych. Policjant patrzy, a ja nie mam okularów. No i co w takiej sytuacji? Prawo nie posiada takiego pojęcia, kodeks drogowy, takiego pojęcia jak okulary, jak soczewki kontaktowe, prawda? I też wiem, że wielu kierowców miało tego typu dylematy i ten temat był dosyć często poruszany, ale nie przypominam sobie, żeby była jakaś, w cudzysłowie, wykładnia tego przypadku, w jakiś sposób traktuje się kierowców, którzy posiadają szkła kontaktowe. Jeżeli jest upierdliwy policjant, służbista, który działa tylko i wyłącznie zgodnie z literą prawa, no to teoretycznie ma prawo zakazać dalszej jazdy, no bo kierowca nie posiada okularów, które umożliwiają jemu prowadzenie pojazdu w mechanicznym. Zwalniamy 70, wiatr strasznie mocny, a tam policja albo wypadek, policja. Tak, tutaj też uważajcie na ósemce w okolicach Żabiej Woli, tutaj lubią łoić. 70 jest tutaj na dość długim fragmencie, jest przejście
uzasadniona jest ta 70, bo tutaj jest zresztą bardzo dużo wypadków i potrąceń. No ale wracając do naszego tematu. Co z tymi soczewkami? Co z tymi soczewkami? Czy spotkaliście się kiedykolwiek, pytanie do Was, z tym, żeby policjant w jakiś sposób rozmawiał z Wami na temat kodu, który macie wbity w naprawie jazdy, kodzie, który informuje o konieczności prowadzenia w okularach? Jestem bardzo ciekaw. Moim zdaniem to jest bardzo... Ktoś musiałby... Policjant musiałby być chyba bardzo złośliwy. A soczewkę też zawsze można zdjąć i jeszcze raz założyć. No taki żart. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie kazał i nie będzie Wam kazać tego robić, bo to... No nie, nie chcę mówić nie fair, no jednak prawo to jest prawo. No, być może policjant po prostu wierzy Wam na słowo. Ja Wam powiem tak, że noszę okulary, wadę mam nieznaczną, bo mam minus 2 i minus 2 lewe prawe oko, ale bez okularów, bez korekcji nie jestem w stanie w żaden sposób prowadzić samochodu. Nie widzę i nie wiem, co się dzieje. Powiem Wam, że swego czasu nosiłem drugie okulary zapasowe, woziłem w Superbie drugie zapasowe okulary. W tym samochodzie nie ma takiej możliwości. Czy jest taka możliwość? Ale nie ma schowka na okulary i podobno nie ma w żadnym BMW, to dodając to do wad tego pojazdu. No, to tyle. Sprawdzamy, co się będzie działo dalej. Podobno tam na dole, na południe Polski, smaży śnieg. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała droga. Jesteśmy już na S8. Widzę trochę nieostrzy, ale jesteśmy. Jesteśmy, czyli ja i wy. Widzicie z pewnością te ekrany akustyczne, które są co chwilę na dłuższych, krótszych odcinkach, raz cioną się kilometrami, teraz tylko metrami. Dzisiaj jest bardzo wiecznie, jak rzadko. Praktycznie co chwilę trzeba kontrować kierownicą, żeby utrzymać się na tym pasie, na którym się jest. Ale wszelkiego rodzaju ekrany akustyczne, które są tutaj nastawiane, powodują po prostu, w cudzysłowie, przeciągi. I te przeciągi sprawiają, że podczas wjeżdżania albo wyjeżdżania z takiego, w cudzysłowie, tunelu akustycznego, dostajecie bardzo mocne szarpnięcie i w przypadku właśnie wiatru bocznego, no jest to troszeczkę niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ktoś posiada lżejszy samochód bez wspomagania kierownicy, samochód bez elektroniki, który panuje na przykład nad trakcją takiego samochodu albo nad utrzymaniem danego pasa ruchu. No, to jest dosyć spora wada tych ekranów akustycznych. To, że są, to jest w pełni zrozumiałe w wielu sytuacjach, ale bardzo często, niestety częściej, są to ekrany, które stoją wzdłuż lasu. I w tym nie ma ani słowa przesady i za sprawą rozporządzeń, które wydawało Ministerstwo Środowiska w latach 2010 do 2012, na ich podstawione musiały być dużo wyższe, bo też... O Jezu, strasznie. Teraz rzuciło. I za sprawą właśnie jednego rozporządzenia, które zostało parę lat temu podpisane, musiały zostać one stawiane właśnie takie wysokie, ponieważ o kilka decybeli bardziej rygorystyczne stały się w Polsce przepisy niż w Unii Europejskiej. Przez to konstrukcje mniej więcej o pół metra średnio musiały być dłuższe w latach 2011-2012. To rozporządzenie działało w tych latach, a zostało nieco wcześniej podpisane przez ministra środowiska jeszcze za czasów innego rządu niż tego, który jest teraz, ale nie będziemy się skupiać na polityce. Przy okazji wiatru odpowiem na pytanie, które pojawiło się pod jednym z filmów, a odnośnie bezramkowych szyb, czy przez to odczuwa się większe porywy wiatru. Jezu, czy bardziej się odczuwa dźwięk wiatru, zwłaszcza kiedy
są porywy, zwłaszcza kiedy jeździ się dość wysokimi prędkościami, takimi ekspresowymi bądź autostradowymi. Ja wam powiem tak, że w tym aucie jest ciszej niż w Superbie, to na pewno. Czy w zwykłej serii 3 BMW jest ciszej niż tutaj, tego nie wiem, ale nie jest to hałas, który w jakikolwiek sposób by mi przeszkadzał. Wy go też odczuwacie dużo bardziej niż normalnie, ze względu na to, że w tej kamerze jest taki dosyć czuły mikrofon, który też bardzo kompresuje wokal i cały dźwięk. Przez to właśnie może być takie wrażenie, że tu jest głośniej niż w rzeczywistości, ale jest to złudzenie, siedząc tutaj w tym samochodzie. No raczej nie jest głośno, no wam mówię, no jest lepiej niż w Superbie, a Superb jest rzekomo limuzyną, więc nie jest źle, bardzo pozytywne zaskoczenie pod tym względem na korzyść BMW w stosunku do Skody. Dalej na S8, ale już na niebie zaczyna być widać chyba chmury, które są odpowiedzialne za pogorszenie się warunków na południu i wschodzie Polski. Chyba tego w kamerze niestety nie widać, ale jest taki, że tak powiem, przełom, taki dosyć duży kontrast pomiędzy gwiaździstym, czystym niebem, a dosyć groźnie wyglądającymi chmurami. No ale niestety raczej tego nie widzicie, ale dosyć ciekawie się zapowiada. Warto w takich sytuacjach słuchać radia, chociaż wiem, że są tacy, którzy w ogóle go nie trawią. Chodzi mi tutaj o radio zwykłe, nie CB, chociaż najlepiej jest mieć CB. W takiej sytuacji, ponieważ wiele stacji w tym systemie TP nadaje komunikaty drogowe, które są sprawdzone, bo zgłaszają te problemy zazwyczaj sami słuchacze. Stąd też właśnie wiem, że w tym kierunku, w którym jadę, no, zaczyna się robić troszeczkę mniej ciekawie. Oczywiście bez dramatu, ja nie jestem panikarzem. No, zazwyczaj nie jestem po prostu panikarzem i tam, gdzie mam jechać, po prostu sobie jadę. No chyba, że słyszę, że jakaś droga jest nieprzejezdna, no to wtedy kieruję się na alternatywny objazd. Na pewno możecie w trasie liczyć na RMF i Z-kę. Tam są informacje dosyć precyzyjne, co prawda raz na godzinę, ale są. Wierne, no bo od słuchaczy, i to są chyba jedne z bardziej takich rzetelnych serwisów informacyjnych drogowych, które są na ogólnopolskiej antenie. Potem też wam powiem, że Polskiego Radia jest warto słuchać, Jedynki, która też co godzinę chyba nadaje, nie wiem w jakich godzinach, ale też nadaje w systemie TP informacje drogowe, ale takie stricte drogowe, to bardzo przydatne. Na pewno nie słuchajcie pierwszego radia informacyjnego, czyli TOK FM. To jest radio, które powoli przestaje rozumieć i które, mam wrażenie, że żyje w jakiejś takiej enklawie informacyjnej. Tak jakby, nie wiem, internet albo telefony im czasami odcinali. Mam wrażenie, ze względu właśnie na to, że no już któryś raz mam do czynienia z dosyć ważną, pilną, naglącą informacją, o której pierwsze radio informacyjne, które ma serwisy co 20 minut, milczy. I nie chodzi mi tutaj tylko o komunikaty drogowe. Posłuchałem teraz przez godzinę TOK-u i ani przez chwilę się nie zająknęli na temat bieżącej sytuacji na drogach. Tak jakby tych, którzy jeżdżą samochodami, mieli w dupie. Ale to nie jest jedyny przykład, z którym ja miałem do czynienia. Pamiętam, że kiedyś była też taka właśnie sytuacja, że specjalnie przyłączyłem na TOK FM,
żeby być na bieżąco, bo sobie pomyślałem, oni na pewno będą o tym mówili. A wiem, to było podczas Euro 2012, kiedy była taka zadyma w Warszawie, nie wiem czy pamiętacie, bójka Polaków z Rosjanami na moście Poniatowskiego. Tam była dosyć spora burda i pamiętam, że jak to się działo, to RMF i ZK przerwali swój program, nadając tak zwane breaki, czyli takie pilne informacje, które nie mogą poczekać do najbliższego serwisu informacyjnego, które trzeba podać niemalże natychmiast. Ja byłem ciekaw rozwoju tej sytuacji i przełączyłem się na Tok FM. W toku ani słowa. Sprawili wrażenie, jakby się nic nie stało. Już nie chodzi mi o to, że w programie publicystycznym, który w tamtej chwili był, nikt się nie zająknął, okej, okay, rozumiem, taka formuła programowa, nie wtrącamy się w bieżące wydarzenia, nawet jeżeli Obama rozbiłby się swoim jumbo jetem o Pałac Kultury, mamy pasmo i się z niego nie wyrywamy, tak? Ale w serwisach informacyjnych po tych właśnie programach też nic nie było, ani słowa, już nie mówię, że mają robić relacje na żywo, to jak RMF. Czy ZK, której też ostatnio się zdarza to robić. No, ale chociażby podać informacje, jak sytuacja się rozwija. No, tego mi brakuje i dlatego w trasie, właśnie między innymi ze względu na to, nie słucham toku, bo wiem, że oni nie przyniosą mi ani grama informacji drogowych. Pod tym względem po prostu dają pewnej części ciała. Znowu nieostro się widzimy. Mijamy Tomaszów Mazowiecki, będąc na S8, na której parę kilometrów wstecz na przeciwnym pasie, na przeciwnej jezdni ustawił się patrol drogówki. Znowu zapomniałem sprawdzić, kurczę, jak to jest w polskim kodeksie drogowym odnośnie zatrzymywania na takich drogach o statusie właśnie ekspresowej bądź też autostrady. Wcześniej mi się naprawdę wydawało, że nie wolno zatrzymywać takim patrolem pojazdów stojąc gdzieś w miejscu, no ale widocznie moje przeświadczenie było błędne, no bo wątpię, żeby policjanci w taki sposób po prostu jawnie łamali prawo. No więc jeżeli ktoś też żyje w takim przeświadczeniu, że to jest raczej nierealne na drodze ekspresowej natrafić na patrol policji, no to weźcie sobie pod uwagę to, że to się jednak może zdarzyć. Ja już nie pierwszy raz chyba kiedyś wam mówiłem o tym, że na S8 już w sumie chyba z trzeci raz, albo może już nawet czwarty widzę misiaków ustawionych gdzieś na jakimś odcinku wyłączonym, na jakimś fragmencie asfaltu wyłączonym z ruchu i stoją i suszą. I powiem wam, że suszenie od 23.30 w nocy z niedzieli na poniedziałek podczas długiego weekendu myślę, że jest no dosyć ciekawym zajęciem, bo myślę, że nie brakuje kierowców, którzy tutaj rozpędzają się, nie wiem, do 180 czy może nawet 200 km na godzinę. Dlatego ja, słuchajcie, bastuję naprawdę z prędkością i jadę miesząc się po prostu w tolerancji, ale tak tej górnej. W każdym razie no jest to zdziwienie, muszę się, słuchajcie, wczytać w to, chyba że ktoś z was jest bardziej oblatany ode mnie, jeżeli chodzi o te kwestie. Jestem najbardziej ciekaw, czy na autostradzie, na drodze ekspresowej, powiedzmy, jestem w stanie jeszcze to zrozumieć, że zatrzymuje nas patrol z pobocza. Ale jak to wygląda na autostradzie? Czy to po prostu nie jest zagrożenie w ruchu drogowym? Chociaż z drugiej strony patrol nieoznakowany, który patrol taki autostradowy, policji autostradowej, który nas kieruje na obszar wyłączony z ruchu podczas zatrzymania, no też nakazuje nam zatrzymanie się na autostradzie, no ale wiadomo, no, jeżeli policjant wydaje polecenie niezgodne z przepisami, to należy się jemu podporządkować. Na autostradzie z lotnymi patrolami spotkałem się, nie spotkałem się z tym, żeby jakiś policjant stał na poboczu. Obiecuję rozgryźć te kwestie, jeżeli ktoś z was ma to oblatane, to niech się podzieli informacją w komentarzu.
Porywy wiatru, słuchajcie, się nie uspokoiły za nadto. Jest coraz ciekawiej, chmury przede mną też coraz ciekawsze. Ładnie je oświetla księżyc. Ojo, teraz mocno pociągnęło. No, ale to i tak się nie ma się nijak do tego, co ostatnio widziałem na kanale Rafała Zazaniuka, czyli u Noli Baba, który jeździ sobie Kanada, Stany, Stany, Kanada, albo też pracuje sobie miejscowo, jeżdżąc takim pięknym, dużym trakiem właśnie na tych takich różnych dziwnych odcinkach. W ogóle strasznie zajarany facet tym tematem, ale zdarzało mu się ostatnio spore nieszczęście. Jak wiecie, Kanada, Montreal i te okolice leżą na tej samej mniej więcej szerokości geograficznej co Polska. Jest tam klimat umiarkowany i czasami tam zimy, z tego co się orientuje, bywają nieco bardziej srogie i dłuższe niż ma to miejsce w Polsce, ale to co ostatnio miałem okazję zobaczyć właśnie u Rafała na kanale, to aż mnie zaskoczyło, w sensie takiej burzy śnieżnej to chyba w Polsce nie widziałem nigdy. On jechał naczepą chłodnią na pusto. No i ten wiatr ściągnął go po prostu do rowu. Wyciągnięcie takiego traka, mimo że jest pusty, no jest to trudne zajęcie i wymaga dosyć ciężkiego sprzętu. I mieliśmy okazję właśnie podziwiać, jak wyglądała ta dosyć skomplikowana operacja. No, bez względu na to, kogo jest wina, zawsze leżenie w rowie no, nie jest sytuacją komfortową dla psychiki człowieka i no, jednak jest to jakiś stres i zaskoczenie. Jednakże podczas takich silnych porywów wiatru należy najbardziej właśnie współczuć kierowcom tirów, zwłaszcza lekkich tirów. Chociaż czy załadowany, czy niezaładowany, na pewno w kwadracie odczuwa to, co odczuwają osobówki podczas bocznych podmuchów. Na pewno nie jest to przyjemne i na pewno jest to dużo cięższa i dużo trudniejsza trasa dla kierowcy takiego dużego kolosa. I to warto też mieć na względzie, dlatego spory szacunek dla wszystkich, którzy jeżdżą takimi ciężkimi maszynami, tak jak chociażby ten kierowca z Poznania. 20 km do Częstochowy. No i jeszcze nie widać jakiejś tragedii drogowej, śniegu, lodu, zamieci, zawieje i tak dalej. Za to po drodze, właśnie na tym odcinku jedynki, słuchajcie, dwóch albo trzech ludzi z przybitą oponą spotkałem. Ciekawe, czy wpadli w dziurę. I to wszystko po przeciwnej stronie. Bardzo zagadkowe. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie BMW generalnie teraz są wyposażane na dzień dobry w system Ramflat. Nie wiem, czy się skupialiście, orientowaliście, na czym to polega. Generalnie są to opony, które po przebiciu jesteśmy w stanie na nich jechać chyba w okolicach 100 km do najbliższego miejsca, w którym nam pomogą. Jednakże Ramflat nie zdaje egzaminów w przypadku bocznego uszkodzenia, to po pierwsze. I po drugie, nie wiem, czy Ramflat daje radę w momencie, kiedy dochodzi do dekompresji ogumienia na skutek uszkodzenia felgi. Wtedy wydaje mi się, że chyba tylko pomóc może asystans i pełna laweta, nawet nie holowanie, bo w przypadku automatu holować się samochodu nie powinno, tym bardziej jeżeli ma 4x4. Przed nami solarka. Czyżby to zapowiadało jakieś problemy? Solarka i ograniczenie do 70.
ta solarka soli. Nie, ta solarka nie soli. Więc być może to jest solarka jedynie patrolowa. Ale pług z przodu miał tak, no, uczciwie umorusany śniegiem. Więc być może już za niedługo zacznie się coś dziać. Zresztą widzicie przede mną chmury, w których odbijają się światła Częstochowy. Wracając do tych ramflatów, nie wiem, jaka jest wasza opinia na temat tych opon. Z jednej strony jest to wygodne, bo nie jesteśmy unieruchomieni, w sensie, jeżeli mamy zestaw naprawczy, to nie musimy go używać, nie musimy tej opony uszczelniać w żaden sposób, nie musimy koła też wymieniać. Też co ciekawe, w BMW-cach tych nowych aktualnie w bagażniku nie ma miejsca na koło zapasowe. Jest wnęka, ale do niej koło nie wejdzie i zastanawiam się, czy chociażby dojazdówka tam się może zmieścić, ale wydaje mi się, że też nie. No, więc sytuacja się robi ciekawa w momencie, kiedy dojeżdżamy do wulkanizatora. Bowiem zgodnie z instrukcją tych opon, takie ogumienie uszkodzone powinno się wymieniać na nowe, bez względu na wielkość dziury. Więc to jest pierwsza niespodzianka. Druga niespodzianka jest taka, że no, nie możemy wymienić jednej opony, jak wiecie doskonale. Musimy wymienić komplet na danej osi. Trzecia niespodzianka to jest taka, że opona Ramflat, kurczę, jest oponą dosyć drogą. Tak jak super klasy, tam Michelin, powiedzmy, opony Michelin kosztują o rozmiarze, powiedzmy, 17 cali, czy tam 18, w okolicach 500 zł. Tak tutaj taka 18, tu chyba są 18 albo 19, mogę kłamać. Tak Ramflatowa opona na tę felgę kosztuje 900 zł. Więc może się okazać, że wizyta u wulkanizatora będzie nas kosztować 2000 zł wraz z wymianą dwóch opon. No i co zrobić z tą jedną oponą, tak? Czy no co z nią zrobić, tak? No bo nie, ani nie uzbroimy tego na zapas, bo nie mamy zapasu. Nie będzie ona się nadawała ponownie do użycia, bo będzie miała już inny przebieg niż każda inna opona, którą w międzyczasie przebijemy. Więc to jest kosztowna wygoda, tak wam powiem. Kosztowna wygoda i wydaje mi się, że BMW może sobie pozwolić na taki krok. Myślę, że producent jakichś bardziej budżetowych samochodów no, zrobiłby sporą krzywdę swoim użytkownikom, montując im tam Ramflaty. No, tutaj płaci się właśnie za wygodę, płaci się za to, że nie trzeba stawać nigdzie na poboczu i używać zestawu naprawczego, ani wymieniać danego koła. W międzyczasie wjechaliśmy już do Częstochowy, jak zauważyliście. W międzyczasie też widać, że tutaj miały miejsce trochę większe opady, ale ładnie już jest wszystko uprzątnięte, tylko ustawię sobie ten pomad na tutejszą prędkość. No i tak, tutaj widać, że akcja zima jeszcze jakiś czas temu miała miejsce, ale podobno jeszcze bardziej na południe jest jeszcze ciekawiej. Tutaj tak skromnie popadało, naprawdę. No, na poboczach praktycznie już nic po tym śniegu nie zostało. Tutaj musimy uważać, tutaj jest fotoradar i musimy się skupić na tej prędkości, która tutaj obowiązuje 70 km na godzinę. Galeria Jurajska. Podobno bardzo fajne miejsce. No, i tak właśnie sobie mkniemy. Nie zapomnijcie dać znaka, jakie wasze są opinie na temat Ramflatów. Co byście woleli, zwykłą zapasówkę, Ramflat czy zestaw naprawczy? Ja bym chyba, słuchajcie, wolał zestaw naprawczy i jeżeli przyjdzie mi
będzie mi dane zmieniać ogumienie na nowe, mam nadzieję w sposób mało niespodziewany, to chyba wtedy kupię po prostu zestaw naprawczy i zwykłe, normalne opony. I letnie, i zimowe są runflatowe. Tak, tutaj były grubsze opady, ale już ładnie wszystko jest posolone. Jeszcze trochę i dojadę do A1-ki. Powiem Wam, że widać miejscami, że mocno sypało. Widać to między innymi po znakach, że no, sporo z nich jest nieczytelnych. Ciekawostka jest taka, że za stan nie wyprzedzamy na przejściu. Szybko. Ważna kwestia jest taka, że za stan oznakowania odpowiada zarządca drogi, ten, który znak ustawił. I jeżeli znak jest nieczytelny z jakiegoś powodu, chociażby ze względu na intensywny opad śniegu, ja nie wiem, co to jest za znak ostrzegawczy naprawdę. I myślę, że jeżeli go widzieliście, któryś z nich, to z pewnością tak samo stwierdzicie, czy to są czytelne znaki, tutaj te ostrzegawcze. Moim zdaniem można się tylko domyślić. Wówczas, jeżeli na przykład byłoby jakieś ograniczenie prędkości ustawione tutaj, załóżmy ze 100 do 70, jeżeli by złapała nas policja i chciała nam wlepić mandat za przekroczenie prędkości, wówczas myślę, że sprawa dla sądu jest oczywista. Pod jednym warunkiem, że udokumentujemy to, że znak w danej chwili był nieczytelny, czyli jest awantura, w cudzysłowie awantura z policjantem. W takiej sytuacji idziemy razem z policją koło znaku, robimy zdjęcia i jeżeli tamten się upiera, no to wtedy jesteśmy wręcz zobligowani, żeby skierować sprawę do sądu, bo z punktu widzenia prawa jesteśmy na wygranej, bo po prostu zarządca drogi w tej sytuacji nie zapewnił prawidłowego oznakowania drogi. To nie jest ważne, czy to się stało, w sensie zasypało ten znak śniegiem minutę temu, 5 minut temu, godzinę temu, czy 2 tygodnie temu. Znak po prostu jest nieczytelny, przez co nie jesteśmy zobligowani do jego przestrzegania, bo nie wiemy, czego mamy przestrzegać. Oczywiście to nie świadczy o tym, że możemy zacząć szarżować w nie wiadomo jaki sposób, bo tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o naprawdę taką sytuację, w której widzicie, znowu znaki widmo. Tu chodzi o taką sytuację, kiedy no naprawdę, uczciwie mówiąc, po prostu nie wiedzieliśmy, jaki jest znak. Oczywiście dla sądu nie ma znaczenia, czy my podróżujemy tą drogą dziennie setki razy, czy jechaliśmy nią po raz pierwszy i czy wiemy doskonale, jakie tam ograniczenie jest ustawione, czy też nie. Znak był nieczytelny, więc sprawa wydaje się być oczywista. Nie możemy się domyśleć i tak samo nie możemy się zatrzymywać przy każdym znaku i go wycierać, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę zarządca drogi w tym miejscu miał na myśli. To właśnie on jest zobligowany do utrzymania tego oznakowania w sposób prawidłowy. Znak jest niewidoczny, zatem kierowca, no niestety, ale musi uznać, że w tej sytuacji go nie ma. Ale jeżeli tylko się domyśla albo wie, bo często przejeżdża danym fragmentem drogi, no to dla własnego i innych użytkowników dróg bezpieczeństwa należy go przestrzegać, bo myślę, że skrajną głupotą by było mówienie o tym, że nie zatrzymałem się na drodze podporządkowanej, mimo że wiedziałem, że to jest podporządkowana, bo znak był w złym stanie. Też ciekawe, co by sąd w takiej sytuacji, co by w takiej sytuacji powiedział. No to by była, myślę, ciekawa sprawa. Myślę, że to też jest jakaś taka patologia naprawdę rzadko spotykana, bo wydaje mi się, że policjanci raczej w naszym kraju no, są na tyle rozumni, że nie będą karać kogoś za,
za przewinienie, no, które w tak oczywisty sposób nie jest winą użytkownika. I też myślę, że jeżeli ustawiają się w okolicach jakiegoś znaku, jakiegoś ograniczenia, no to też wcześniej sprawdzają, czy ono tam dalej jest i czy w ogóle znak widać, tak? Czy go nie wywrócił tir albo właśnie nie zasypał śnieg. Wracając właśnie do samego śniegu, widać, że tutaj troszeczkę coś popadało, ale to jest takie słownie troszeczkę, zobaczymy co będzie dalej. Tutaj drogi są w bardzo dobrym stanie. Na tym odcinku 86 za Częstochową, już bliżej, tak naprawdę dużo bliżej Katowic. Tym bardziej właśnie, że za chwilkę będziemy się wtaczać na S1, a potem na A1. Te drogi też są, tak mi się wydaje, już doprowadzone do używalności, tak? Nawet jeżeli tam wcześniej były jakieś problemy, też musicie pamiętać, że służby drogowe, że na autostradach są indywidualne służby drogowe opiekujące się danym odcinkiem, które praktycznie służą wyłącznie do obsługi właśnie danego fragmentu autostrady. Ograniczenie prędkości nie wiem do ilu. I to ja autentycznie naprawdę nie wiem, do ilu jest to ograniczenie. Wiem, że jest jakieś ograniczenie, domyślam się tylko, że jest do 70, bo jest skrzyżowanie. Ale tutaj jakim jest znak? Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli wy macie kiedyś do wyboru w trakcie trudnych warunków drogowych jechać drogą jakąś trzycyfrową albo dwucyfrową albo jednocyfrową, czyli drogą krajową albo autostradą, zawsze, nawet jeżeli macie nadłożyć sporo drogi, wybierajcie te drogi główne, czyli albo krajowe, albo ekspresowe, albo autostrady. Właśnie ze względu na to, że one w tej kolejce są zawsze w tej hierarchii ważności, są zawsze na najwyższym priorytecie. I uwierzcie mi, że autostrady są naprawdę w szybkim tempie odśnieżane i solone. Niemalże w pierwszej kolejności. Też często mogliście, mijając jakieś na przykład węzły autostradowe, spotkać się z takimi kopułkami, takim na przykład kosmicznym miasteczkiem. Te wszystkie takie właśnie kopułki ustawione gdzieś na boku autostrady, najczęściej przy jakichś węzłach, są to po prostu magazyny soli na zimę. I tam też stacjonują wszystkie pługopiaskarki, które obsługują dany odcinek autostrady. Służba autostradowa na bieżąco monitoruje parametry danej drogi, czyli za pośrednictwem na przykład jakiegoś takiego busiku, który często też widzieliście, na przykład, który jedzie sobie poboczem autostrady pasem awaryjnym z włączonymi kogutami, on sprawdza na bieżąco, jaki jest stan drogi. No a po drugie, autostrady mają już teraz wbudowane w swoją infrastrukturę dosyć spore ilości elektroniki, która sprawdza wilgotność powietrza, która sprawdza pogodę na danym odcinku, czy występują opady, czy też nie. No i dzięki temu też można szybko reagować. Mało tego, można bardzo szybko przewidywać i rozlokowywać swoje siły na poszczególnych fragmentach drogi. No dlatego właśnie autostrady są bardzo dobrze obsługiwane przez polskie służby drogowe. Nie należy tego absolutnie łączyć z tymi drogowcami, którzy na przykład jeżdżą po jakichś tam miastach, gdzie generalnie bardzo często dają dupy. Tam to się odbywa na troszeczkę innej zasadzie i też czas reakcji jest troszeczkę inny. Mniej skoncentrowane są przede wszystkim środki. Pamiętajcie, że miasto ma bardzo dużo różnych ulic, ma też proporcjonalnie oczywiście więcej sprzętu, chociaż właśnie nie do końca proporcjonalnie. W miastach jest tak, że również w pierwszej kolejności odśnieża się główne drogi, ale drogi tak zwane drugorzędne, których zresztą jest większość w każdym mieście, pozostają nieobsłużone do czasu, dopóki główne drogi nie zostaną posprzątane. Na autostradzie sytuacja jest nieco prostsza właśnie ze względu na to, że
na sygnał z dwóch różnych, dwóch przeciwnych kierunków wyruszają półgłopieskarki, półgłosolarki. I zazwyczaj w dosyć sporej ilości one są w stanie w przeciągu kilkunastu minut obsłużyć naprawdę bardzo długi i szeroki odcinek drogi. Stąd też właśnie dlatego tak rzadko zdarza się śnieg w ogóle na autostradzie, bo często autostrady w Polsce wbrew pozorom są solone jeszcze przed tym, aż w ogóle nastąpią opady śniegu, o czym też miałem w ogóle okazję się przekonać, więc pod tym względem no jest u nas po europejsku. Oczywiście nie mamy zbyt dużo tych autostrad, chociaż i tak już jest ich całkiem sporo. No i one są po prostu w zimie naprawdę zadbane. Stąd też właśnie mam pewność, że A1, do której zmierzam, tak samo jak i A4, są już uprzątnięte. To jest właśnie ten świeży odcinek A1, na której też pojawiły się świeżo dwie stacje Orlenu i nawet okropne KFC. Tak jak wam mówiłem, no tutaj nie ma ani śladu na A1 po walce z zimą, a podobno jeszcze 4-5 godzin temu było tutaj naprawdę ciężko. Po prostu czarno i mokro jest w tej chwili, nie ma żadnych innych problemów. I tak by the way, zupełnie, ostatnio właśnie tutaj mniej więcej na wysokości Zabrza sfaltowali mnie panowie policjanci, tak jak wam mówiłem wcześniej. Panowie powiedzieli, że jeżdżą tutaj rzadko i że miałem wyjątkowego pecha, jednakże niech to będzie dla was ostrzeżenie, że nawet późną porą na pustej drodze nie warto sprawdzać osiągów samochodu, bo po prostu może się to skończyć, jak to ładnie panowie policjanci mówią, mandatowo. Jadę dalej, chociaż jest już no, znacznie bliżej niż dalej. Za niedługo wbijam się w A4. Tam sytuacja na pewno tak samo jest opanowana.